cała negatywna energia rozpuści się w tybie. Hej kochani, witam Was wszystkich serdecznie ponownie na naszym kanale Anielskie Przesłania. Witajcie kochani, dzisiaj w szczególności witam nasze baranki. Zobaczymy kochani dziś ponownie, co tam się ważnego u Was na tą chwilę zadziewa, o czym powinniście wiedzieć. Dzisiaj sobie zrobimy troszeczkę inne czytanie, troszeczkę w inny sposób. Zabawimy się tutaj w krzyż celtycki i zobaczymy, co nam dzisiaj pokaże właśnie ta oto energia. A więc chciałam serdecznie powitać, kochani, wszystkie nowe osoby, które są tutaj dzisiaj z nami. Witajcie, kochani. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami i że będziecie nam towarzyszyć w dalszej podróży tutaj na tym kanale. Jeśli tak, jeśli z Wami będzie rezonować to, co tu zobaczycie, to zachęcam Was, kochani, do subskrypcji kanału. Wciśnijcie tam sobie dzwoneczek powiadomień. Wtedy za każdym razem, gdy coś tu opublikuję, dostaniecie informacje o tym. Zachęcam Was również do pozostawienia lajka i chciałam z całego serducha podziękować wszystkim, którzy znajdują tą sekundę, żeby wcisnąć przycisk lubię to, tak? Dzięki temu, kochani, właśnie nasz kanał rośnie na sile. Dzięki temu jest Was tutaj coraz więcej. No i to oczywiście daje mi ogrom motywacji do działania, tak? To jednak zabiera trochę energii, także to jest dla mnie najlepszy motywator, widząc, że robię coś, co Wam faktycznie jest potrzebne. Zacznijmy, zobaczymy, kochani, co tutaj się zadziewa. Zacznijmy od wow, widzimy, że tutaj będzie szybki ruch naprzód, tak? To jest Wasz sygnifikator, czyli to, jak w tej chwili działacie, Wasza aktualna sytuacja, tak? Dobrze, jaka jest energia, która ma największy wpływ na Ciebie w tej danej sytuacji? Czyli takie poczucie prawdopodobnie gdzieś, że gdzieś tu nie możecie ruszyć naprzód, tak? Widzimy, że chcecie szybkiego ruchu, szybkiej akcji i gdzieś to tutaj zostaje w jakiś sposób pohamowane. Co chodzi w grę? Główne wyzwanie w tej sytuacji, co tutaj wchodzi w grę? Ponownie, widzicie? To zblokowanie, jakby coś nie mogło się dla Was rozpocząć na nowo. Dobrze, zajrzymy sobie jeszcze głębiej. Główny cel albo idealny wynik, którego oczekujesz tutaj, tak, w tej sytuacji. Czyli odejście od tego, co w tej chwili nie daje Ci satysfakcji, tak? Tego, co sprawia, że musicie się cieszyć tym, co nie jest dla Was wystarczające. Widzimy, że tutaj chcecie tą sytuację zmienić, tak? Pierwotna przyczyna. Brak umiaru, kochani, tutaj w czymś jest, tak? Bardzo możliwe, że gdzieś sobie tutaj nie do końca radzicie, może z jakimiś nałogami, może gdzieś tutaj za dużo po prostu sobie pozwalacie na pewne rzeczy. Jest brak jakby umiarkowania i tego balansu w Waszym życiu prawdopodobnie. Także skąd to się wywodzi? Tutaj gdzieś była jakaś sytuacja, prawdopodobnie jakieś osoby trzecie, które spowodowały, że tak się czujecie dzisiaj, a nie inaczej. Dotąd idziecie, tak? Czyli spełnienie emocjonalne. Widzimy, że tutaj ktoś będzie, ktoś się pojawi i to właśnie zmieni tą daną sytuację, tak? To jest ta właśnie najbliższa przyszłość. W jaki sposób postrzegasz to lub jesteś postrzegany w danej sytuacji? Okej, czyli ogólnie jesteś postrzegany jako taka osoba, która ma w sobie bardzo dużo dobroci, miłości, tak? Widzimy, że jesteście tutaj bardzo rozwinięci emocjonalnie. Staracie się panować nad sobą, nad swoimi emocjami, tak? Twój dom, twoje otoczenie danej sytuacji, tak. Widzimy, że tutaj jest jakieś zranienie. Coś, co związane jest z domem. Tutaj możecie mieć jakieś smutki i cierpienia właśnie związane z sytuacją w domu, tak? Czy sytuacją, w której aktualnie się znajdujecie. Jakie są tutaj nadzieje lub lęki naszego baranka. Okej.
czyli widzicie, tu jest takie kurczowe trzymanie się przeszłości, czegoś, co było. Jakby było taka niemożność odpuszczenia pewnych rzeczy, tak? Bardzo możliwe, że boicie się, że w momencie, kiedy tutaj coś odpuścicie, to stracicie pewną stabilność. Co do Was idzie, tak? Czyli jaki jest prawdopodobny wynik danej sytuacji? Chyba, że zostaną podjęte działania mające na celu zmiany biegu wydarzeń, tak? Ale jaki tutaj jest prawdopodobny wynik właśnie w oparciu o aktualną sytuację? Pięknie, czyli jest pozostawienie czegoś, mamy dziesiątkę mieczy, zakończenie czegoś, co właśnie daje Wam taki ból, żal, smutek, strach, tak? Coś, co jest dla Was takie bardzo, bardzo mocno przytłaczające. Także to się tyczy gdzieś najprawdopodobniej właśnie sytuacji w domu i tutaj bardzo możliwe, że jest właśnie jakiś brak umiaru, kochani, w czymś. Dlatego może to też w jakiś sposób podkopuje Waszą pewność siebie, może nie możecie się z czegoś wyzwolić. Widzimy, że Wy jesteście nastawieni na taki szybki ruch naprzód, jednak jesteście zblokowani tym, co się dzieje na zewnątrz Was, tak? Bardzo możliwe, że pozostajecie tutaj w jakimś strapieniu odnośnie jakiejś osoby, która była w Waszym życiu i która spowodowała, że, no tak jak mówię, dzisiaj być może po prostu nie wierzycie w siebie, w to, kim jesteście, to, jakimi talentami dysponujecie, tak? Dobrze, zaraz sobie spróbujemy to troszeczkę rozwinąć, o czym nam to mówi. Dobrze, Rydwan. Ponownie. Ta sama energia, szybkie podejmowanie decyzji, ruch naprzód, tak? Rydwan, mamy ósemkę buław. To jest dokładnie ta sama energia, kochani. To, co w tej chwili stoi Wam na drodze, to prawdopodobnie jest brak wystarczających środków finansowych, tak? Mamy tutaj królową denarów w odwróconej pozycji. Także to może mówić o tym zblokowaniu. Dlaczego nie możecie ruszyć z miejsca? Dlaczego nie możecie ruszyć naprzód? Tak? To prawdopodobnie jest taką jedną z głównych przyczyn. Co wchodzi Ci w drogę? To jest prawdopodobnie jakieś przytłaczające Ciebie myśli, emocje. Nie możesz ruszyć naprzód z miejsca, tak? Zobaczcie, mamy ósemkę i ósemkę ponownie tutaj. I tutaj też jest ósemka, co mówi... I dzisiaj jeszcze co do tego mamy właśnie w sumie, o czym nie wspomniałam jeszcze, to właśnie mamy ten magiczny portal 8-8, kochani, infinity, nieskończoność, brama do obfitości, tak? I zobaczcie, że w Waszym czytaniu dzisiaj również jest właśnie o tej obfitości, to, co w tej chwili Was blokuje, blokują Was tutaj jakieś sytuacje finansowe, tak? Bardzo możliwe, że są to jakieś wierzenia, tak? Które Was limitują, które Was blokują przed ruszeniem naprzód. Może nie wierzycie w to, że możecie pewne rzeczy osiągnąć, że możecie coś w swoim życiu mieć, że na coś zasługujecie, tak? Dobrze, jaki jest Twój główny cel? Ponownie. Bardzo możliwe, że tutaj nie do końca ufacie w siłę swojej manifestacji. Zobaczcie, ponownie mamy ten znak infinity, tak? Nieskończoności. Może chodzi tu o zakończenie jakichś cyklów, kochani, w Waszym życiu. Może chodzi o zakończenie jakichś relacji karmicznych. I gdzieś tu może kurczowo się trzymacie czegoś właśnie z przeszłości i nie możecie puścić tego, widzicie? Nie możecie zamknąć pewnego etapu w swoim życiu. Mamy śmierć do góry nogami, w odwróconej pozycji nam wyszła, tak? Czyli to znaczy, że gdzieś tutaj pewnych spraw nie możecie zamknąć, nie możecie tak jakby ruszyć naprzód do czegoś, do czego chcecie ruszyć, tak? Należy tutaj zakończyć jakieś takie niezdrowe przyzwyczajenia. Gdzieś nie pozostawiacie tak jakby, jakbyście nie byli w stanie zakończyć czegoś, co jest dla Was niezdrowe. Ja tutaj widzę jakieś prawdopodobnie albo nałogi, albo jakieś takie właśnie poczucia, że jesteście od kogoś uzależnieni w jakiś sposób. Ponownie, zobaczcie, kochani. To może mówić właśnie, że tu jest jakaś taka rywalizacja, porównywanie się, jakaś taka walka, tak? I jest tutaj też mowa o tym, że należy zakończyć pewien sezon, tak? Zakończyć pewien cykl w Waszym życiu, abyście mogli naprawdę w końcu ruszyć naprzód, aby nie trzymać się kurczowo tej przeszłości, tej rywalizacji, tych osób, które tutaj gdzieś nie do końca być może już nawet z Wami rezonują, tak? To jest ta przeszłość. Tutaj widzimy, że było właśnie bardzo dużo porównywania się, rywalizowania i tak dalej, tak? Takich nieprzyjemnych bardzo sytuacji. Energia właśnie przyszłości mówi o tym, że gdzieś tu w końcu wybrniecie z tego. Zostaje tu zamknięty jakiś etap w Waszym życiu, jakiś bardzo możliwe, że nawet tak jak wspomniałam, zostaje zerwana może nawet jakaś relacja karmiczna. Zachodzą tutaj duże zmiany, kochani. W jaki sposób postrzegasz
siebie albo w jaki sposób postrzegają Ciebie inni w danej sytuacji. Lovers, zobaczcie, mamy tą królową kielichów oraz miłość, tak, kochanków, które mówi właśnie o takim balansie, czyli bardzo możliwe, że też tak jak była tutaj mowa, jest możliwe ktoś tutaj już, kto patrzy na Was z zewnątrz i jest Wami zainteresowany właśnie i patrzy na Was jako na taką duszę. Tak, patrzcie, na odwrocie mam. Czyli ktoś tutaj do Was idzie, jest to bardzo powolny ruch naprzód, ale za to stabilny, tak? Także lepiej powoli i stabilnie niż łapu-capu i później ma coś nie wyjść, tak? Także tutaj też się wzywa do Was, abyście mieli w sobie tą cierpliwość. Co miało związek tutaj z tym domem? O czym nam jeszcze mówi tutaj ten dom? Słońce i trzy miecze, czyli przychodzi tutaj prawdopodobnie jakaś jasność do Was, jakaś klarowność, jakbyście zrozumieli może coś, co się odnosi właśnie Waszego domu rodzinnego, może zrozumieliście właśnie jakieś takie patterns, tak? Czyli zrozumieliście może, że cały czas idziecie jakąś ścieżką, może wracacie do pewnych rzeczy, albo pozwalacie, aby pewne rzeczy zadziewały się w Waszym życiu. Dotychczas może nic z tym nie robiliście, tak? Bardzo możliwe, że ktoś przekraczał pewne granice w Waszym domu, tak? I bardzo możliwe, że nie potrafiliście nigdy powiedzieć nie danej osobie, że mieliście w sobie takie coś, że no nie możecie się przeciwstawić. I prawdopodobnie w tej chwili właśnie przychodzi do Was klarowność. Tutaj zachodzą zmiany. Jakie są Twoje nadzieje i lęki, tak? Czyli może być jedno i drugie. Tutaj było to przywiązanie i niemożność odpuszczenia tego, co było w przeszłości. Zobaczcie, w momencie, gdy odpuścicie, tak, tą przeszłość, przestaniecie się kurczowo trzymać czegoś, to czego się tak kurczowo trzymacie, to Was powstrzymuje. Tak jak wspomniałam, to mogą być jakieś takie przyzwyczajenia do toksycznych rzeczy, których nie możecie odpuścić. Może nadmiar, może gdzieś tutaj nadużycie alkoholu albo jakichś innych używek, tak? Tutaj wiedzcie o tym, że w momencie, kiedy naprawdę postawicie na siebie, na swój rozwój, na swoje zdrowie, na to, aby siebie udoskonalać, to tutaj wszechświat wejdzie. Widzicie, zobaczcie, jakie mamy piękne karty, które nam mówią o tej energii przyszłości. Co się może dla Was zadziać, kiedy wprowadzicie te konkretne zmiany? Zobaczcie, jaka była energia tutaj w przeszłości, czyli skąd się to wywodziło, a jak mamy w tej chwili, tak? Czyli do czego możecie doprowadzić. To jest piękna energia. Mamy miłość, mamy słońce i mamy asa pentakli, tak? Także tutaj naprawdę dar od wszechświata, dar od losu. Jesteście w stanie uwolnić się od tego. To jest piękny postęp i jesteście w stanie naprawdę stąd wyjść. Prawdopodobny wynik danej sytuacji, jeśli zostaną właśnie podjęte działania mające na celu zmianę. Tutaj mieliśmy dziesiątkę mieczy, tak? W odwróconej pozycji, a tutaj mamy dziewiątkę buław. Czyli tu już jest takie, wiecie, już jesteście u kresu, już się tak nazbierało, że po prostu jesteście u kresu i jesteście gotowi na to, żeby odpuścić. Zobaczcie, tego diabła, tak? Chciałam zapytać, co odpuścić i wypadł nam diabeł. Także bardzo możliwe, że tutaj coś da Wam więcej jasności, zrozumienia, tak? Zrozumiecie, że coś, co dotychczas robiliście, powodowało, że czuliście się właśnie tacy uwiązani, że czuliście się tacy przykuci łańcuchem do czegoś, że nie mogliście sami robić tego, co pragniecie, nie mogliście sami myśleć klarowniej, czysto, tak? Bardzo możliwe, że to właśnie te nałogi, że to właśnie te jakieś toksyczne przyzwyczajenia, które tutaj w Waszym życiu były, bardzo możliwe, to, że one właśnie bardzo podkopywały tutaj Waszą pewność siebie. Na odwrocie mamy, zobaczcie, jeszcze sprawiedliwość, tak? Energia wagi. Tak, i pojawia się tutaj ta pięknie, kochani, wychodzicie, popatrzcie sami z tego strapienia. Bardzo możliwe, że mieliście tutaj problemy ze spaniem, że nie mogliście spać po nocach, że mieliście koszmary senne, ale tutaj otworzy się przed Wami nowa droga, nowy szlak, tak? To jest sprawiedliwości stanie się zadość, ale musicie tutaj też się wysilić, tak? Musicie po prostu porzucić tego diabła, musicie też zrobić pewne kroki w tym kierunku, tak? No bo wiadomo, że nic samo się nie zadzieje. W momencie nawet, kiedy odcinamy się od toksycznych rzeczy, to też my musimy wprowadzić to wszystko w ruch, tak? Wszystko, wiadomo, że samo dla nas się wszystko nie zadzieje. Jeśli nic nie zmienisz, to też się nic nie zmieni, tak? Więc należy tutaj wprowadzić też pewne zmiany. Jakie zmiany? Tak, czyli tu musi być ta czysta, ta klarowność mentalna.
to pomoże Wam zbudować taką bazę pod to, co dla Was stabilne i potrzebne. Ale musicie tutaj właśnie postawić przede wszystkim na samorozwój, tak? Na zdrowe odżywianie, na zdrowe nawyki żywieniowe. Cały czas to słyszę, cały czas w kółko to słyszę. Wodę, oczyszczanie organizmu, tak? Bardzo możliwe, że tak jak mówię tutaj, coś może robicie, co zakłóca Wam odbiór, tak? Tak jakby wiecie już, gdzie macie iść, co macie robić, ale prawdopodobnie robicie coś, co zakłóca Wam ten odbiór. To połączenie się z tym Waszym wyższym ja, z tym Waszym najwyższym potencjałem. Akcja, fokus. Skoncentruj się na tym, co należy zrobić, tak? Zacznij po prostu robić to, co wiesz, że należy. To, czego w tej chwili nie robisz, albo co sobie folgujesz, tak? Jeśli jest tutaj jakaś może prokrastynacja, może jakieś odkładanie rzeczy na później, albo tłumaczenie sobie pewnych rzeczy. Tutaj jest nawołanie, aby zacząć w tej chwili to robić, aby zacząć działać, tak? Tutaj ma być ta jasność, klarowność, więc jeżeli dostajecie odpowiedzi i podpowiedzi, to wiecie, co macie robić, tak? Musicie wypoczywać wystarczająco, wysypiać się. Wasz organizm potrzebuje też regeneracji i odpoczynku. Działajcie, ale pamiętajcie też, żeby zrównoważyć to właśnie dbaniem o swoje ciało, tak? Musicie się wystarczająco wysypiać, musicie się zdrowo odżywiać, musicie robić wszystko to, czego potrzebuje wasze ciało, abyście mogli klarownie myśleć, tak? Abyście mogli naprawdę ruszyć do przodu. Musicie regenerować swój organizm, tak? Musicie być wdzięczni za to, co macie w swoim życiu i za to, jakie pomocy otrzymujecie. Zobaczcie, mamy tutaj cesarzową. To Was wiedzie ku naprawdę Waszemu najwyższemu potencjałowi. Wiedzie Was właśnie do tego dostatku, do tego, abyście mieli po prostu wszystko, czego potrzebujecie, do tego, abyście czuli się piękni, kochani, abyście czuli się zadbani, tak? Transformacja, dokładnie, widzicie? Wy w tej chwili przechodzicie ważną transformację w Waszym życiu. To jest naprawdę ogromna metamorfoza. Wy nawet tego jeszcze nie widzicie, nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy, ale Wy w tej chwili po prostu totalnie się zmieniacie od środka. Coś w Was się zmienia, coś w Was prawdopodobnie pękło, tak jak wspomniałam tutaj, może jakaś sytuacja z przeszłości, może coś do Was w tej chwili tak klarownie dotarło, bardziej klarownie niż kiedykolwiek. Podchodzić przede wszystkim z entuzjazmem do codzienności, do tego, czym się zajmujecie, do tego, co robicie, do Waszych marzeń, do Waszych celów, tak? Dobrze, poprosimy tutaj jeszcze o wskazówkę dla naszego baranka. Zacznijcie się, kochani, już zastanawiać nad swoim pytaniem końcowym. Także jeśli macie coś, co trapi Wam głowę, zmywa Wam sen z powiek, pytanie będziecie mogli zadać później. Ja wlosujemy tutaj kilka kart, sobie trzy karty weźmiemy sobie właśnie od anielskiej odpowiedzi. A więc czy otaczasz się ludźmi, którzy w Ciebie wierzą, którzy Cię wspierają, którzy motywują Ciebie właśnie do stania się lepszą wersją Ciebie? Wiedz o tym, że jesteś wypadkową pięciu osób, którymi się otaczasz. I te osoby, którymi się otaczasz, one właśnie w jakiś sposób determinują to, kim Ty się stajesz. A więc postaraj się właśnie może przyjrzeć dokładnie swojemu otoczeniu, tak? Czy te osoby, które są w Twoim otoczeniu, czy one w Ciebie wierzą? Czy pomagają Ci wstąpić właśnie w ten Twój najwyższy potencjał? Może to się też tyczyć osób z rodziny, tak jak mieliśmy mowę, bo tam była właśnie mowa o tym bólu, tak? Smutku. I tutaj przychodzi do Was jakaś klarowność. Może gdzieś tutaj zaczynacie rozumieć, że może jakieś pewne osoby z Waszego bliskiego otoczenia nie wspierają Was tak naprawdę do końca. I ta klarowność i ta jasność, którą w tym momencie odczytacie, ona pozwoli Wam na to, abyście ruszyli z miejsca, abyście pewne osoby w swoim życiu zastąpili innymi osobami, które naprawdę będą dla Waszego najwyższego dobra, które chcą dla Was dobrze, a które nie chcą po prostu, aby Was kurczowo trzymać, bo się boją, że ruszycie gdzieś naprzód, a oni za Wami nie nadążą na przykład, tak? Postaraj się może stworzyć taką listę osób właśnie, którymi chcielibyście się otaczać w swoim życiu, tak? Pamiętajcie o tym, że pewne osoby można również kochać na odległość. Nie musimy ich mieć obok siebie. Pewne osoby właśnie lepszą rolę sprawią w naszym życiu, kiedy będą z dala od nas. Także o tym też musicie pamiętać. Ja wiem, że to jest zawsze bolesne, ale trzeba brać to pod uwagę. To są też właśnie te zdrowe granice, kochani, o których była mowa. No i patrzcie, mamy teraz tutaj kartę, która też również mówi właśnie o tych zdrowych granicach.
jakie granice w Twoim życiu należy tutaj wykreować albo wzmocnić w relacjach, którymi się otaczasz. Dlatego nie bez powodu była tutaj właśnie mowa o tym, kim się otaczasz i te zdrowe granice w związkach, tak? A więc, aby wykreować więcej takich zdrowych granic w relacjach, musisz wziąć przede wszystkim pod uwagę to, czego potrzebujesz Ty, czego pragniesz, tak? Jakie są Twoje uczucia, Twoje wierzenia? Postaraj się zrozumieć, że jesteś ich wart, tak? Bardzo możliwe, że nie mówisz tutaj o tym, czego chcesz, czego pragniesz, czy co myślisz. Blokuje mi się w tej chwili bardzo czakra gardła, tak? Mam problem z tym, żeby powiedzieć to, co tutaj próbuję Wam przekazać. Także bardzo możliwe, że blokujecie się tutaj przed czymś, że nie mówicie o czymś głośno, tak? Możecie tutaj zaopatrzyć się, kochani, na przykład w kryształy różnego rodzaju. Najlepiej, jak one będą w kolorze niebieskim, tak? Może to być na przykład kryształ górski niebieski, tak? Albo może to być na przykład larimar, czy aquamarine, czy turkus, tak? Jest ogrom różnych pięknych kamieni, najlepiej się wybrać właśnie do sklepu, gdzie są różne naturalne kamienie i ten, który przyciągnie Waszą uwagę w niebieskim kolorze, to będzie ten, który będzie dobry na Waszą czakrę gardła. Najlepiej w ogóle, jeśli macie możliwość zawiesić go sobie na naszyjniku. Ja właśnie noszę larimar u siebie, tak? Taką kuleczkę. No i on jest dla mnie mega pomocą i najlepiej właśnie jak on nosić go na takim krótszym łańcuszku albo na jakimś krótszym rzemyku, aby faktycznie wisiał na wysokości mniej więcej właśnie Waszego gardła, tak? On wtedy daje mega wsparcie na to, abyście mogli wyrażać i mówić to, co naprawdę chcecie powiedzieć, tak? Pomaga tak jakby w jakiś sposób zrównoważyć tą czakrę gardła. Postaraj się odseparować Twoją energię od innych ludzi. Postaraj się wczuć właśnie w to, czego naprawdę Ty pragniesz w tej chwili. Postaraj się przestać robić rzeczy, które nie są zgodne z Tobą, a robisz je tylko i wyłącznie po to, aby inni byli z Ciebie zadowoleni, tak? Jeśli jesteś empatą, oczywiście możesz wspierać i współczuć innych, tak? Wspierać innych, przepraszam, i współczuć innym, ale wiedz o tym, że nie musisz ingerować w ich życie. Nie jesteś tutaj po to, aby każdego naprawiać. Jeśli ktoś do Ciebie nie przyjdzie, nie poprosi Ciebie o pomoc, nie staraj się samodzielnie ingerować w to, aby kogoś zmieniać, czy komuś pomagać. Zainwestuj to w siebie. Siebie zmieniaj. Sobie pomagaj, tak? Nie inwestuj w niczyje życie na siłę, tak? Miej po prostu w sobie tą wiarę, że Ty masz w sobie wszystko, czego potrzebujesz i tak samo te osoby, które Ciebie otaczają, one również mają w sobie wszystko to, czego potrzeba i Ty wcale nie jesteś tutaj po to, żeby z Ciebie oni, nie wiem, zginą, przepadną, tak? Postaraj się przede wszystkim skupić w tej chwili na tym, co jest najlepsze dla Ciebie. Jakie masz wierzenia, jeśli chodzi o pieniądze? Zobaczcie, ponownie nam powracają te pieniążki. Tak jak wspomniałam, to gdzieś to Was w jakiś sposób blokuje prawdopodobnie przed czymś, gdzie chcecie ruszyć naprzód, także tutaj te finanse mogą odgrywać dużą rolę w tej chwili. Jaka jest właśnie Twoja relacja z pieniędzmi i czy w tej chwili właśnie ma wpływ na Twoją aktualną sytuację, powstrzymuje Was prawdopodobnie przed czymś, tak? Co myślisz na temat pieniędzy? Jakie są Twoje wierzenia odnośnie zarabiania pieniędzy? Czy wierzysz w to, że jesteś godny tego, tak? Że jesteś wartościowy? Tutaj są jakieś limitujące wierzenia, kochani. Bardzo możliwe, że wywodzi się to gdzieś z dzieciństwa. Może Wam wmawiano kiedyś, że pieniądz jest zły, że pieniądze to nieszczęście, albo że ludzie, którzy mają pieniądze, że są źli, albo... Wiedzcie, kochani, że to jest tak, że każda osoba, taka jaka jest w danym momencie, jeśli ma dużo pieniędzy, to one potrafią to tylko bardziej uwypuklić. Jeśli ktoś jest zły, to uwypukli to jego osobowość. Jeśli ktoś jest dobry, to również uwypukli to jego osobowość, tak? Bo jeśli ludzie mają dużo pieniędzy i są dobrzy, to naprawdę wtedy dzielą się z innymi ludźmi, tak? Pomyśl o tym w ten sposób, że jeśli masz pieniądze, jesteś w stanie pomóc większej ilości ludzi, tak? Jeśli sam nie musisz się martwić o pieniądze, możesz tyle pięknych rzeczy w życiu zrobić. Także postaraj się spojrzeć może na pieniądze z innej perspektywy. Popatrz na to, jak właśnie na energię, która po prostu do Ciebie, którą przyciągasz, która do Ciebie płynie, tak? Wiedz o tym, że jesteś wartościowy, że jesteś wart każdej sumy pieniędzy, którą tylko sobie zamanifestujesz. Pieniędzy jest wystarczająco na całym świecie, tych pieniędzy naprawdę nie brakuje.
co jest brakiem, dlaczego ludzie nie mają i dlaczego ludziom brakuje, dlatego że nie wierzą w to, że mogą mieć, dlatego że nie czują się wartościowi na tyle, że nie czują, że zasługują, tak? To jest główna rzecz. Często, gęsto niestety ludzie nie czują, że zasługują na to, żeby mieć w swoim życiu pieniądze, tak? Także postaraj się tutaj może uzdrowić właśnie jakąś relację dotyczącą pieniędzy. To pomoże Ci wstąpić właśnie w ten Twój najwyższy potencjał. Tutaj bardzo Ci blokują jakieś sytuacje finansowe i należy przyjrzeć się, może wziąć udział w jakimś kursie, tak, który tyczy się właśnie wierzeń odnośnie pieniędzy, tak? Może pomoże Wam w jakiś sposób oszczędzać, tak, lub lepiej zarządzać pieniądzem. Postaraj się napisać taki właśnie list albo najlepiej właśnie utworzyć jakiś właśnie taki list albo nawet historię, opowieść, wymyślić taki własny scenariusz, jakby wyglądał następny rozdział w Twoim życiu, gdybyś miał wystarczająco, gdybyś miał tyle, ile byś potrzebował, tak? Gdybyś nie musiał się martwić o to, czy wystarczy Ci na rachunki, tak? Czy wystarczy Ci na życie. Jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś nie musiał martwić się o pieniądze. Być może mocno się w tej chwili na tym cały czas koncentrujesz i wszystko kręci się tylko wokół tego, aby zarobić, aby było wystarczająco na rachunki, tak? Może tutaj właśnie te wierzenia należy zmienić. Zaczekaj na zimę. W trakcie właśnie tych zimnych miesięcy anioły pomogą Ci zamanifestować największe Twoje marzenia, to, o czym najbardziej pragnąłem, to, czego najbardziej pragnęliście, tak? Musicie dlatego mieć tutaj cierpliwość, widzicie? Zobaczcie, wyszło nam po tym, dlatego mamy w zimę oraz cierpliwość. Być może oczekiwaliście tego trochę szybciej, jednak tutaj nawołuję się do Was, abyście byli cierpliwi, bo zamykacie jakiś cykl. Coś się musi zakończyć, to jest ta transformacja, kochani, którą w tej chwili przechodzicie, tak? Dlatego musicie być cierpliwi, dać sobie też czas na to, żeby się zregenerować. Tutaj się zadziały różne ciężkie rzeczy, tak? Widzimy, że naprawdę było tutaj dużo cierpienia. Widzimy, że bardzo mocno tutaj musieliście się regenerować, tak? Że było dużo łez, płaczu, smutku, bólu, takiego poczucia prawdopodobnie porzucenia, pozostawienia samemu sobie, ale wiedzcie, kochani, że to było dla Was, to było dla Waszego rozwoju. Przyjdzie do Waszego życia ponownie motywacja i tutaj jest takie nawołanie do Was, abyście Wy postarali się również tą motywację w sobie odnaleźć, aby myśleć przede wszystkim pozytywnie o wszystkim, tak? Postarajcie się pokazać, kim naprawdę jesteście. Róbcie to, co kochacie. Zdejmijcie swoją maskę i pokażcie swoje prawdziwe ja. Nie pozwalajcie sobie na pozostanie w takim uwiązaniu w przeszłości, tak? Nie pozwólcie sobie na to, aby siebie samego powstrzymywać. Zobaczcie, mamy 2 i 2. Stoicie tutaj przed jakimś wyborem i musicie po prostu stabilnie stąpać po ziemi. Musicie taką czystą, jasną klarownością podjąć też tę decyzję. Nie na łapu-capu, nie na hebiu trafił, tak? Tylko wiedzieć w rzeczywistości w 100%, to jest właśnie ta klarowność, która Wam mówię. Więc nie podejmujcie tutaj żadnych pochopnych decyzji. Podejmijcie decyzję dopiero w momencie, kiedy będziecie mieli 100% pewność, tak? Co jeszcze? Będzie tutaj, kochani, jakaś okazja, jakaś możliwość do celebrowania, do świętowania sukcesów. I to będzie w najbliższym czasie. Oczekujcie tego tak do 3 tygodni od dziś. Może tu być w Was też taki smutek. Może nawet nie chcecie, nie macie ochoty zbytnio wychodzić, świętować, bawić się z innymi. Może macie właśnie w sobie ten smutek poprzez te zmiany, które w tej chwili przechodzicie, poprzez tą transformację, której w tej chwili doświadczacie, poprzez zamykanie jakichś cyklów w swoim życiu. I to może być dla Was właśnie bardzo bolesne, tak? Bardzo możliwe, że w tej chwili odpuszczacie właśnie rzeczy, które były taką bazą dla Was. Być może czuliście właśnie, że wszyscy w jakiś sposób uwiązani. Czuliście, że tak jakby ktoś cały czas nad Wami stał, czuliście jakby ktoś Was cały czas niańczył, jak takie maleńkie dziecko i ktoś Wam stoi nad głową i Wam mówi, co możecie, a czego nie możecie, w którą stronę możecie pójść, a w którą nie, tak? To mogło też mieć wpływ właśnie na Wasze poczucie pewności siebie, Waszą seksualność, na to, jak się czuć, tak, zobaczcie, i prokrastynacja, ponownie mamy tą prokrastynację, czyli to odkładanie na później. Bardzo możliwe, że to strapienie, po prostu ten cały żal, ten smutek, on powstrzymywał Was przed dążeniem w kierunku Waszych marzeń. Przez to odkładaliście wszystko na później, bo najpierw muszę się zregenerować, bo najpierw muszę się naprawić, bo znowu się zadziało to, bo znowu się zadziało tamto, tak?
I prawdopodobnie gdzieś tutaj musieliście odkładać cały czas coś na później. Mamy ten healing jeszcze na odwrocie, czyli to uzdrawianie. Uzdrawiacie się, kochani, naprawdę. Bardzo możliwe, że muzyka ma tutaj bardzo duży udział właśnie w Waszym procesie uzdrawiania. Może słuchacie tutaj dużo jakiejś muzyki, która Wam pomaga się zregenerować, uzdrowić, tak? Ukoić w jakiś sposób właśnie smutek Waszej duszy. Może to też być nawołanie do tego, aby właśnie bardziej wsłuchiwać się w muzykę i w piosenki, bo możecie w nich usłyszeć jakieś ważne przesłania i wiadomości dla Was, tak? Które chcą Wam przekazać Wasze anioły. I to może Wam pomóc również, kochani, w odrodzeniu się, w zrozumieniu. Może to właśnie poprzez muzykę, poprzez słowa jakieś piosenki ma przyjść do Was jakaś klarowność. To może też tyczyć właśnie Waszej rodziny, tak? Relacji rodzinnych, relacji właśnie w takich trybach rodzinnych. Postaraj się chronić swoje marzenia. Nie dziel się z wszystkimi swoimi marzeniami. Jeżeli masz w gronie, w swojej rodzinie nawet osoby, których nie jesteś w 100% pewny, ponownie cały czas mi się pokazuje to a propos tej rodziny. Także bardzo możliwe, że tutaj w rodzinie są jakieś toksyczne relacje i kochani, niestety, no, musicie tutaj się od czegoś odsunąć, tak? To spowoduje, że w Waszym życiu naprawdę przyjdzie ta transformacja, ta miłość do siebie samego i wtedy dopiero będziecie mogli odpuścić też prawdopodobnie, tak jak wspomniałam, jakieś używki, coś, co prawdopodobnie gdzieś tam Was przytłacza i nie możecie tego pozostawić, w jakiś sposób Was to blokuje. Może właśnie uciekacie w te używki, dlatego że jest to zbyt przytłaczające dla Was, co się dzieje wokół, tak? I że po prostu właśnie poprzez te używki staracie się jakoś troszeczkę ukoić tą swoją duszę, tak? Czyli przesłania od Twoich aniołów. Jakie najważniejsze wskazówki jeszcze dla naszych baranków? Dobrze, kochani, a więc zobaczmy, co jeszcze najważniejsze wskazówki dla naszych baranków. Akceptacja. Akceptacja. Spójrz na siebie oraz innych oczami aniołów. Z bezwarunkową miłością i akceptacją. W ten sposób inspirujesz i wyzwalasz w każdym człowieku jego najwyższy potencjał. A więc przede wszystkim z miłością, z pełni serca patrzeć na wszystkich, którzy Was otaczają. Następnie mamy świeże powietrze, a więc Twoje ciało potrzebuje odpoczynku na świeżym powietrzu, wśród drzew, roślin, kwiatów i trawy. Wybierz się dzisiaj na łono natury. Odsuń zasłony. Otwórz swoje okna i wpuść do domu świeże powietrze. Więcej, kochani, kontaktu z naturą, tak? To Wam pomoże też odetchnąć takim świeżym powietrzem. To pomoże Wam też wyjść właśnie z tego przytłoczenia, tak? Idealny termin. Właśnie nastał dla Ciebie idealny moment, żeby zacząć działać. Tak jak mieliśmy mowę o tej akcji, zacznij działać konkretnie. Poddaj się po prostu temu natchnieniu, które Ciebie w tej chwili otacza. Drzwi są dla Ciebie otwarte. Dziś, kochani, jest portal 8.8, jak wspomniałam. Dziś otwiera się oficjalnie ten portal. Do 12 trwa. Wtedy przychodzi największy, macie największy potencjał na przyciąganie do statku, do swojego życia. Także wykorzystajcie ten czas, wykorzystajcie ten okres, bo w tej chwili jest najlepszy moment na sianie nasion, kochani, które przyniosą Wam dostatek w Waszej przyszłości. Nie zwlekaj, dlatego że masz już wszystko, czego potrzebujesz, aby odnieść sukces. Wszystko i wszyscy są po Twojej stronie i wspierają Cię w dążeniu do Twojego triumfu. Dobrze, jakie jeszcze wskazówki dla naszego baranka? Rosetta, jesteś predysponowany do pracy z ludźmi. Twoim boskim przeznaczeniem jest pomoc i nauczanie oraz opieka nad młodymi ludźmi. Okej. I Teresa, przerwa. Do tej pory byłeś bardzo zapracowany, spełniając potrzeby innych. Teraz nadszedł czas na odpoczynek i zajęcie się sobą, tak? Ponownie, kochani, mamy tutaj mowę o tym, aby faktycznie zacząć inwestować w siebie, tak? Konkretnie zacząć inwestować w siebie. To, czego Wy w tej chwili potrzebujecie, czego potrzebuje Wasze ciało, zadbać o swoje zdrowie, o to, co powinniście robić. Dlatego też to świeże powietrze, ruch na świeżym powietrzu. Miłosierdzie, przestań oceniać siebie i innych. Otwórz oczy na dobro i miłość, które są w każdym z nas. Ponownie zobaczcie, kochani, i to się pokazuje nam pod akceptacją, aby spojrzeć na siebie i innych ludzi oczami
aniołów z bezwarunkową miłością. Nie oceniaj ani siebie, ani innych. Naprawdę, kochani, tu jest ponownie takie podwójne nawołanie. Nieśmiertelna miłość. Miłość, której doświadczasz, jest wieczna bez względu na towarzyszącej okoliczności. 64 może z Wami rezonować. Inaczej to też może być dziesiątka, czyli koniec i nowy początek. Więc kiedy chodzi o sprawy sercowe, anioły przychodzą Ci z pomocą. Tą pomoc znajdziesz wokół siebie oraz w głębi swojego serca. Twoja wewnętrzna mądrość zdaje się być przytłumiona przez cierpienie, jakie odczuwasz. Jednak bądź pewien, że kuracja, którą przechodzisz, będzie szybka i skuteczna, a tak naprawdę sam uleczysz swoje wnętrze. Najpierw musisz uleczyć swoje serce od smutku, tęsknoty i odczucia takiego zawodu. Ten stan może trochę potrwać, dlatego też była mowa o cierpliwości, kochani. Ale bądźcie wyrozumiali dla siebie i postępujcie ze sobą tak, jakbyście obchodzili się z jakąś inną cierpiącą osobą. Ostrożnie, delikatnie i przede wszystkim z czułością. Potem będziecie mogli powrócić do otaczającego Was świata. Ale nie w taki brutalny sposób, tak? Postaraj się spacerować po parkach, lasach. To właśnie pomoże Wam odpuścić te ciężkie myśli, tak? Postarajcie się przebywać wśród kwiatów i drzew. To o tym też jest właśnie mowa, zobaczcie, o świeże powietrze, tak? Także to jest też kontynuacją, kochani, tego, aby znaleźć się właśnie więcej w otoczeniu roślin, kwiatów, drzew, takiej opiekuńczej energii, która sprawi, że bardziej się uziemicie, tak? Postarajcie się właśnie odzyskać taką emocjonalną równowagę. Wtedy odzyskasz dobry nastrój i chęć do przebywania wśród żywych. Wiedz o tym, że Twoje serce powróci do zdrowia, a Ty naprawdę zaczniesz nieść pomoc innym ludziom znajdującym się w podobnej sytuacji. Także to jest dla Ciebie ważna lekcja życiowa. Bardzo możliwe, że leczysz się też w tej chwili z jakiegoś zawodu miłosnego albo jakiejś innej straty. Pozwól na odejście starego, żeby zrobić miejsce na nowe, tak? Miłość, jaką dajesz światu, jest ważną częścią boskiego planu. I wiedz o tym też, że bliska Ci zmarła osoba jest szczęśliwa i przesyła Ci znak miłości. Zobaczcie, kochani, że to jest taka celtycka bogini akurat. Wypadła nam celtycka bogini w dniu, kiedy robiłam celtycki krzyż. Także to też nie bez powodu. Współcześnie Izolda właśnie pomaga nam zgłębić mędary uczuć, zarówno właśnie w stosunku do rodziny, przyjaciół, czy do związków miłosnych. Przypomina nam o tym, że bez względu na sytuację, w jakiej się znajdujemy, nasza miłość jest prawdziwa, potężna i nieśmiertelna. Wezwij Izoldę, kiedykolwiek potrzebujesz pomocy właśnie w swoich relacjach z innymi ludźmi, nawet jeśli chodzi o tych, którzy już odeszli z Twojego życia, tak? Dobrze, kochani, następnie zobaczymy sobie jeszcze wskazówki od mistrzów duchowych odnośnie tego idealnego terminu. Pozytywne zmiany i zaufanie. Widzicie, kochani? Patrzcie, jak one nam dwie pięknie wypadły. A więc miejcie zaufanie, bo idą do Was pozytywne zmiany. O tym nam mówi ten idealny termin, tak? Także przygotujcie się na piękne, pozytywne zmiany w Waszym życiu. Wskazówki dla naszych baranków. Mamy znowu dwie karty, kochani. A więc strzeżony i chroniony. Pięknie, kochani. Tu jest mowa o tym, że jesteś strzeżony i chroniony. Oraz o tym, aby siebie osłaniać. A więc wiedzcie o tym, że jesteście osłaniani, ale również pamiętajcie o tym, aby samemu osłaniać siebie na tyle, na ile to możliwe, tak? Aby starać się po prostu unikać sytuacji, w których moglibyście być narażeni na coś. Postarajcie się też sprawdzić, czy Wasze ubezpieczenia są opłacone, czy wszystko jest tak, jak powinno być. Bardzo możliwe, że gdzieś tutaj macie jakieś rachunki, które są może nieopłacone. Jeśli dotyczy się coś właśnie Waszego ubezpieczenia domu, zdrowia, pojazdu, tak? Aby tutaj skontrolować, czy wszystko aby na pewno jest. Może zanim wyruszycie w jakąś podróż też, aby na pewno się upewnić, że wszystko jest dociągnięte do końca, tak? Może to się tyczyć ciąży, tak? Może być tutaj nawołanie, aby się ubezpieczyć. Może tyczyć się to właśnie ciąży lub narodzin dziecka.
które, zobaczcie, to tyczyło się właśnie tego dzieciątka i takie zapytanie i tutaj przyszła nam ta ciąża. Także bardzo możliwe też, że jest tutaj mowa o, jeżeli jesteś w tej chwili w ciąży, tak, spodziewasz się na przykład dzieciątka, to też może być właśnie o tym mowa, że jesteś w tej chwili właśnie wyjątkowo strzyżony. I żebyś po prostu na siebie uważał, żebyś dbał o siebie, żebyś dbał o swoje zdrowie, żeby tutaj naprawdę starać się odżywiać zdrowo, ze względu też na to swoje dzieciątko, tak? Oraz Teresa, czyli ten odpoczynek. Jakie tu jeszcze wskazówki? Poprosimy ostatnie wskazówki. Tak, widzicie? Czyli to zdrowe, to odżywianie. Dlatego tutaj jest mowa o tym odpoczynku i regeneracji. Nowe nawyki żywieniowe sprawią, że będziesz mieć więcej energii, lepsze zdrowie, większą jasność Twojego umysłu. To wzmocni zdolność do urzeczywistniania się marzeń. Pięknie. Oraz Twój syn jest pod dobrą opieką i może bezpiecznie poznawać świat. Tak, kochani. Także ponownie tutaj jest właśnie o tym dzieciątku. Jakaś kontynuacja konkretna. Otwórz się na swoje prawdziwe uczucia. Bądź wobec siebie szczery, ponieważ tylko Ty wiesz, czego naprawdę pragniesz. Oraz Twoje marzenia spełnią się, gdy tylko rozkwitną kwiaty. Dobrze. I tutaj sobie wyciągnijmy odpowiedź na Wasze pytanie. Mam nadzieję, że pytanie już jest. Poprosimy o 3 karty w odpowiedzi na pytanie naszego baranka. Patrzcie, aż sobie przypaliłam kartę. Sukces! Wleciał z dymem, kochani. Sukces! Pięknie. Jeszcze dwie karty. O, mamy dwie karty. Pokojowe rozwiązanie oraz mało prawdopodobne. Bardzo możliwe, że to, w jaki sposób tą sytuację sobie wyobrażasz, tak, końcowe rozwiązanie zaskoczy Cię, że będzie trochę inne od oczekiwanego, tak? Także tak czy inaczej, wiedzcie o tym, że przyniesie to sukces oraz pokojowe rozwiązanie, co jest bardzo pozytywnym efektem tego, tak? Mam nadzieję, że otrzymaliście tutaj jakieś wiadomości, które z Wami rezonują. Zaufajcie w to po prostu, że to jest właściwy dla Was czas. Zaufajcie tej fali, która Was niesie. Wiedzcie o tym, że czas się nie kończy dla Was, tak? Postarajcie się po prostu wyciągnąć lekcje z tego, co Was otacza, tak? Postarajcie się po prostu w tej chwili już podjąć kroki do działania, aby naprawdę zadbać o siebie. Przede wszystkim wydaje mi się, że to jest takie główne nawołanie na tą chwilę, aby faktycznie zaopiekować się swoim organizmem, aby postawić zdrowe granice, aby dać sobie tą miłość, której potrzebujecie. Wtedy spłynie na Was też dostatek. Tak bardzo możliwe, że właśnie to jest to, co Was limituje, to są te może limitujące wierzenia. Nie dajecie sobie wystarczająco tej miłości, co może Was powstrzymywać przed otrzymywaniem właśnie tego dostatku w życiu. Także należy tutaj zmienić, musicie zawalczyć o siebie, zadbać o siebie, zrozumieć pewne rzeczy, ustawić pewne granice, a wtedy do Waszego życia przyjdzie naprawdę dostatek, przyjdą błogosławieństwa, kochani. Dobrze, dziękuję Wam pięknie jeszcze raz za dziś. Jeśli jakieś wiadomości tutaj z Wami rezonowały, bardzo Was proszę o pozostawienie lajka. W ten sposób dajecie mi właśnie dowód na to, że to jest to, co Wam się podoba, że chcecie tego więcej. Dajecie mi motywację do tego, abym właśnie działała, abym dalej wkładała w to swoją energię. Zachęcam Was również do subskrypcji kanału, kochani. Dzięki temu będą Wam się wyświetlać powiadomienia za każdym razem, gdy opublikuję tutaj kolejne nagranie. Jeśli znacie jakiekolwiek osoby w swoim otoczeniu, które również mogłyby skorzystać właśnie z tych podpowiedzi, z tych wskazówek od aniołów, to, co chcą Wam przekazać, abyście mogli jeszcze łatwiej iść do przodu. Jeśli macie takie osoby w swoim otoczeniu, które również chcielibyście wesprzeć, zachęcam Was do podzielenia się z nimi właśnie tym oto kanałem. Będę Wam za to niezmiernie wdzięczna. Dziękuję Wam pięknie jeszcze raz za dziś. Pozdrawiam i do usłyszenia kolejnym razem. Pa!